Cześć, siemanko ludziska, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. I jak widzicie, jesteśmy na mojej farmie, zaszło kilka zmian, ogólnie mam jeden cel na ten odcinek, ale to zaraz się dowiecie, a mianowicie jakie zmiany zaszły. Ustawiłem sobie tutaj, jak po kolei widzicie, nasiona, nawóz i nawóz płynny do opryskiwacza. I to tutaj będzie cały czas stało, nie wiem czy z traktorami, czy same maszyny. Ogólnie będę chciał, żeby to było aż dotąd, aż tu do samego końca poustawione, takie alejki zrobione, ale to z czasem. Znaczy z czasem, po nagraniu sobie to będę ogarniał spokojnie. A tymczasem zostawiamy obciążnik tutaj, zostawiamy tura. Gdzie by to zostawić? W sumie to ta taczka mi tu trochę przeszkadza. Dobra, jak taczka tu jest, przesuniemy taczkę. Tura zostawimy, o ile się uda go odczepić. No, odczep się i zostań. Pięknie. I słuchajcie, teraz co jedziemy zrobić, to jedziemy do owieczek. Powiem tak, wiem, że mówiłem, że nie będę miał zwierząt, póki tego dobrze nie przygotuję, ale postanowiłem troszeczkę inaczej, ze względu, że owce potrzebują wyłącznie wody i trawy lub siana. Więc stwierdziłem, że w sumie to wszystko już mam, bo jak widzieliście na poprzednim odcinku z chłopakami, to jest ekipą, kupiłem maszynę, przyczepę samozbierającą, która jak najbardziej pozwoli mi zebrać trawę dla owiec. Kupiłem ostatnio zbiornik na wodę, kupiłem przyczepę do przewożenia owieczek, także kupiłem kosiarkę, także myślę, że do owieczek jestem przygotowany, więc pierwsze co to skosimy przyczepę, potem pojedziemy po owieczki i później zobaczymy. Nie będziemy jechać przez pole. O kurde. Polecimy sobie naokoło. Może... Wybaczcie, może chwilę dłużej nam to zajmie, ale to nic. Słuchajcie, czemu nie było filmików... Może inaczej, czemu tak mało farminga... Nie chcę wam cały czas wrzucać w filmiku z siania, z kultywowania, z kąszenia. Wiecie, ja to stopniowo, krok po kroku dochodzę tam do wiadomo coraz to, że tak powiem, dodatkowych rzeczy. Ale ogólnie tam wodę już uzupełniłem, także woda już jest. Teraz zostało nam ogarnąć jedzenie, które będziemy właśnie w tym momencie robić. Przyłącz, ok, teraz tak. Rozłóż kosiarkę, opuść kosiarkę, włącz kosiarkę. O nie to. Tak, tam trzeba będzie później do... Opuść ładowacz i włącz przyczepę. Ogólnie później trzeba będzie opróżnić kombajn, bo on to sobie tam kosi. Ale to później ogarniemy. A teraz pojeździmy, zbierzemy przyczepę trawy. I wtedy pojedziemy kupić owieczki. Także mówię, plan się troszeczkę zmienił, ale myślę, że na plus, ponieważ myślę, że nam to pomoże trochę rozwinąć farmę. I tak ta farma ruszyła. Farma ruszyła po tym, jak w ostatnim odcinku Światek, Erwinek oraz Frodo pomagali mi tutaj na farmie, także ta farma ruszyła do przodu jak najbardziej, ale myślę, że jeszcze potrzebujemy trochę wsparcia, że tak powiem. Dlatego właśnie zdecydowałem się na te owieczki. Kolejna sprawa, ludzie. Rozmawiałem z kilkoma osobami, właśnie ze Świadkiem, z tego co panem już Erwinek też mi tak doradzał, jeszcze parę osób. Dużo osób doradzało mi, żeby zebrać te sztabki złota, dostać za nie ten milion i ulepszyć za to farmę, zmienić ciągniki lub kombajn. Powiem wam szczerze, jeszcze się na to nie zdecydowałem. Mówiłem, w ogóle wiem, że teraz to co dzisiaj robię jest sprzeczne z tym co mówiłem w pierwszym odcinku. Zdaję sobie z tego sprawę, bo mówiłem, że nie będę zwierząt, że to, że tamto, ale postanowiłem, że jednak chcę, żeby ta... Czekajcie, pomocnik A napełnił zbiornik z ziarnem, to w sumie postawimy opryskiwacz czy siewnik zostawimy. Dobra, opryskiwacz zostawimy. Jedziemy po przyczepkę i jedziemy opróżnić kombajn. Gdzie jest przyczepka? Tu mamy kultywator i pług, tu mamy przetrząsacz ogólnie, zbiornik do opryskiwacza, a przyczepka jest... A, tam z przodu, no tak. Ogólnie to wszystko tu stało pod wiatą.
Ogólnie teraz kosimy rzepak. Znaczy, dobra, pracownik kosi, żeby nie było. Pracownik kosi rzepak. Prawdopodobnie wszystko będę na razie do silosów składował, a potem będziemy przy okazji będziemy to sprzedawać. Ogólnie staram się ostatnio troszeczkę więcej grać jednak w tego farminga, żeby w miarę rozwinąć tą farmę. No ale wiecie jak to jest. Mam też inne serie, które ogólnie teraz wszystko muszę ponagrywać, tak wiecie, hardkorowo na zapas. Więc z tym trochę czasu mi na pewno zejdzie. Ale to wszystko na pewno jest do ogarnięcia. Zniszczymy sobie trochę zboża, ale... już tak dużo nie powinno... Kurde, really? Really, really? Dawaj, syp to. I rzepaczek się sypie, ja w tym czasie, wybaczcie, ale się napiję. A niech on się wysypie w tym czasie. Także ogólnie mam kupionych kilka nowych maszyn, czy maszyn, sprzętu bardziej. Między innymi właśnie beczkowóz na wodę, przyczepa do przewożenia zwierząt. Ta przyczepa, którą widzicie tam w oddali, na której przywożę palety, stwierdziłem, że ją kupię, bo nie chcę mi się... wypożyczenie było drogie i stwierdziłem, że szkoda kasy na wypożyczenie, skoro mogę ją sobie po prostu kupić. On sobie pojedzie. A my wycofamy. On niech sobie tam jeździ. A tymczasem my lecimy dalej do... Włącz. Kosiarkę włączyć pewnie trzeba tak. A my lecimy dalej do krówek. Do owieczek. Czekajcie, trzeba delikatnie skręcać. Jak się mocno skręca, to wtedy ta przyczepa nie wyrabia za zbieraniem. Ale ogólnie naprawdę ta przyczepa mi się mega podoba. To, że się blokuje, to, że możemy wymieniać te ostrza, one są do kupienia. Jak widzicie, mamy 14% zużycia ostrzy, ale wiadomo, że w końcu trzeba będzie je wymienić, prawda? To wiadomo z czasem. O, z górki poleciał. Ogólnie długo się zastanawiałem, którą kosiarkę kupić, zdecydowałem się na tą. Tak jakoś, nie wiem, w sumie nie ma może konkretnego powodu, dlaczego akurat ta. Ale tak jakoś wybrałem. No. Następny odcinek wstępnie będzie na multi, jeszcze nie wiem w sumie do końca, no bo musimy zobaczyć, czy będzie co robić na multi, bo wiecie, ja mogę zapraszać cały czas chłopaków, ja mogę się z nimi w miarę postarać zgadać, tylko jaki to ma sens, jak nie ma co robić. Dzisiaj, no widzicie, dobra, ja teraz koszę trawę, tak, zbiorę tą przyczepę trawy, potem pojadę po owieczki, kupię owieczki, przywiozę owieczki. No i dobra, no a co, jak powiedzmy zaprosiłbym dwóch kumpli, czy nawet jednego, no to, no dobra, niby w tym czasie na przykład mógłby kosić, tak, zamiast pracownika. No ale to akurat, szczerze powiem, nagrywam w takiej godzinie, że też w sumie chłopaków nie ma. Z tego co wiem dzisiaj za bardzo. Więc coś tam ponagrywam wam, na pewno ponagrywam z chłopakami, to nie jest to, że będę grał tylko na singlu. Ale póki ta farma jest jeszcze tak, wiecie, słabo rozbudowana, to raczej tak bardziej się będę, że tak powiem, będę szedł w stronę... Załadujemy tą kubkę, którą kiedyś tam wysypałem. Przy testowaniu, czy to w ogóle będzie dobrze tutaj działało. Dobra. No, także z chłopakami coś tam na pewno też ponagrywam, żeby nie było. O, już 53% przyczepy, także spoko. Fajnie jest. Powiem wam, na co teraz będę zbierał. Prawdopodobnie ładowacz jakiś czołowy. Albo ta mini ładowarka, albo kolejny ciągnik z turem. Bo jeden to jest za mało. Po pierwsze, potrzebuję go na farmie, żeby palety przywozić sobie z nawozem, z nasionami. Po drugie, będę go potrzebował tutaj do przesuwania, do wywożenia palet z wełną i do sprzątania po owieczkach. Więc to są, więc potrzebuję dwa. Jakby nie patrzeć, potrzebuję dwa. Więc muszę jakiś dokupić. Ale to zobaczymy jeszcze, jak będzie kasa, bo chwilowo, jak widzicie, no... pomocnika zakończył pracę. Dobra, czyli teraz potrzebuję... Ale zakończył, dobra, wiecie co, ja wezmę, dokończę to, bo widzę, że on tutaj poleciał sobie w bambuku.
skosimy to, wyślemy go na 14, na 14 znowu nam skosi rzepak i wtedy polecimy znowu tam ogarniać dalej owieczki, kosić tą trawkę, przywozić je. Także mówię, jakiś pomysł na tą farmę mam, planuję w następnym siewie, bo tak, wcześniej mieliśmy, jak dobrze pamiętacie, pszenicę, czy żyto, pszenicę. Mieliśmy tu pszenicę, pszenica została zebrana, no ta wiadomo, kultywacja, nawożenie itp. itd. Standardowa procedura przy obróbce pól i zasiałem rzepak. Postanowiłem zasiać rzepak, stwierdziłem, że rzepak trzyma w miarę dobrą cenę. Zresztą zobaczymy, czy od razu go sprzedam, czy najpierw będę go składował. Ale rzepak od zawsze w farmingu miał dobrą cenę. Fakt, że może idzie go mniej niż... Chociaż nie wiem, bo bym musiał posprawdzać, ale myślę, że szkoda czasu na to. Jakoś tak postanowiłem, że teraz zasiejemy rzepak, a w następnym siewie możliwe, jeszcze nie wiem, ale możliwe, że puścimy tutaj kukurydzę. Kuku, kuku. Dużo zarobiłem na misjach kasy. Dużo. Sporo, o tak. Pospłacałem pożyczkę. Mam jeszcze do spłacenia... Czekajcie, jest to gdzieś tu napisane. Gdzieś pewnie jest. Pożyczka, 40 tysięcy. Także jeszcze do spłacenia mamy, ale ostatnio pospłacałem tam kilka takich, kilka razy po 5 tysięcy. Także jesteśmy już troszeczkę, wiecie, mniej zadłużeni u banku, w banku. Nie ukrywam, że wykorzystałem trochę ten zbugowany system misji, który w momencie gdy mamy misję z nawożeniem pola, wystarczy, że od razu po nawożeniu wchodzimy jeszcze raz w tą misję, klikamy i automatycznie ją nam zalicza. Z niektórymi nie ukrywam, że zrobiłem tak ze 3 razy. Wybaczcie. Coś mi siedzi. No, także z niektórymi misjami zrobiłem to 3 razy, ale myślę, że aż tak źle nie jest, bo to, wiecie, za takie nawożenie najczęściej jest około od 1500 do 3, tak? Więc to nie są kosmiczne pieniądze, jak ja zarobiłem, tylko to są raczej takie bardziej grosze, tak? Więc wiecie, też nie jest tak, że ja zarobiłem na tym kupę siana i w ogóle na tym oszukiwaniu. No tak bardziej, wiecie, parę groszy na jakąś tam paletę właśnie z nawozem czy z nasionami. Ale wiecie, zawsze to jest jakiś tam dodatek, tak? Zawsze to jest dodatkowa kasa. A skoro się da, to czemu by troszeczkę z tego nie skorzystać? System kolejowy. Pociągami możesz jeździć tak samo jak resztą pojazdów. W tym miejscu masz możliwość przenoszenia towarów z jednego pociągu do drugiego. Używania żurawi do bali lub też ładowania i rozładowania plonów oraz z magazynu. Po drugiej stronie budynku znajduje się stacja ładowcza naczep. Tak wiem, używaliśmy jej ze świadkiem. Już świadek mi, że tak powiem, tutaj prezentował, jak to wygląda. Drzewa na razie nie ten, chyba że gdzieś tu w pobliżu coś będę chciał wyciąć, może... W sumie te pnie, jakbym tutaj drzewa powycinał, to bym miał tu więcej miejsca na koszenie trawy. Chociaż z drugiej strony, czy aż tak dużo. Zobaczymy, może coś tam potniemy tego drzewa w wolnej chwili. No. Ja wiem, że u innych farmy już są rozbudowane, pełno maszyn, pełno kasy i w ogóle, tylko że... Wiecie, nie wiem... Na pewno jest, znaczy na pewno wiadomo, każdemu pomogło to, jak zebrał sztabki. Nie mówię, że oczywiście każdy zebrał, ale jednak większość osób zebrała te sztabki. Świat taki mówił w ten sposób, że jednak za te maszyny, choćby za ten kombajn, utrzymanie jest dosyć spore, no bo jest stary, tak? Długo jest na naszej farmie, więc choćby po to przydałoby mi się zebrać te sztabki i wiecie, zmienić sobie kombajn, zmienić sobie jakiś tam traktor, dokupić coś tam z takich maszyn, więc pomyślimy o tym. Nie mówię tak, nie mówię nie, okaże się, zobaczymy. Mówię, nie wiem jeszcze, naprawdę nie wiem. Zobaczymy, czy mi to podpasuje taki pomysł, czy nie. Czekajcie, gdzie by dokosić? Mam 7% nam zostało do skoszenia. Także to nie jest dużo. A w ogóle czemu potrzebuję kolejny jeszcze ciągnik? Po pierwsze z ładowaczem, a po drugie tylko ten New Holland ma zaczep i z przodu i z tyłu. A jak widzicie, teraz łatwiej jest wziąć od razu posiarkę i przyczepę samozbierającą, niż najpierw skosić, a potem to zbierać. No to raczej oczywiste, prawda? Zaraz będzie 100%. I... A jest 100%. Złożymy kosiarkę.
podnieść kosiarkę. Dobra, opróżniamy przyczepę. Czyli wysypiemy im tutaj do koryta tą trawę. Odczepimy kosiarkę, odczepimy przyczepę i polecimy już. Czekajcie, tu jest woda, a tu mamy trawę. Mógłbym troszeczkę ściągnąć z ludzka, ale to zobaczymy. I tutaj, gdzie właśnie teraz jest New Holland, wysypać to wszystko. Znaczy to wszystko. Pokosić kilka razy, tak. Rozładuj i. Pokosić to kilka razy, ale nie wiem, czy jest sens. Zobaczymy. Póki mam mało owieczek. Znaczy mało, no na razie nie mam jeszcze w ogóle tak. Aha, i to już jest pełne koryto. Uważaj, tylko 2700 weszło? Pewnie dlatego, że na razie mam jeszcze mało owieczek. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Dobra. Jak... Tak, chyba z tego co pamiętam, jak kupimy... Czekajcie, w ogóle po ile są owieczki? Bo ja szczerze wam powiem, że ja zapomniałem przygotować trochę kasy na te owieczki. Owieczki są chyba po 4000. Więc trochę słabo, bo kupimy raptem ile? 7 owieczek, tak? No. Lipa, pany, lipa. A czekajcie, w ogóle gdzie jadę? Maris Farm. Musimy tam jechać, ale czekajcie, może na 18 jakąś misję wykonamy? Którą mamy? Mamy jeszcze 17 minut odcinka. Nie, dobra, słuchajcie, ja kupię... Kupię tyle, ile starczy mi kasy, a resztę będę dokupywał później. Także lecimy teraz do głównej i w lewo. Kupimy tyle, na ile nas będzie stać aktualnie w tym momencie. A po prostu więcej owieczek dokupię później. Wiadomo, tych owieczek przydałoby się jak najwięcej ze względu właśnie na to, że one tą wełnę produkują bez problemu. Później tą, z tej wełny też, wiadomo, jakiś tam pieniądz zawsze wpadnie. Co ja kupiłem przed chwilą, że ja nie mam... Bo ja miałem dużo więcej, znaczy dużo. No miałem więcej tej kasy. A, palety kupiłem, słuchajcie. Kupiłem 4 palety z nawozem płynnym do opryskiwacza. No i kupiłem wcześniej te palety... Zaczynam te palety, już kupiłem dawno, ale jeszcze kupiłem przecież przyczepę. Wybaczcie, ale niedźwiedź mi się załącza. Tak, kupiłem jeszcze tą przyczepę z... do przewożenia tych palet. Także, no fakt, na to wydałem troszeczkę kasy. Ale dobra, kupimy... Stać nas na 7 owieczek. Wiadomo, przydałoby się 10, ale bym musiał szybko wtedy coś sprzedać. Zaraz coś obczajmy. Ale w sumie mamy... Nie, on nie będzie jechał. Szkoda. W sumie moglibyśmy sprzedać pszenicę albo rzepak. Jednak trochę kasy by wpadło. Zajedziemy do owieczek, do kupna. Zobaczymy wtedy na nasze silosy, nasze i ceny jakie są i wtedy podejmiemy decyzję. Chociaż bardziej mi się wydaje, że kupię jednak teraz 7. I więcej dokupię po prostu później, bo to nie ma sensu teraz znowu wozić. No, w ostatnim odcinku widzieliście, jak przecież Światek czy ja woziliśmy. Tylne lusterko jest jakieś zbugowane, widzę. Dobra, mniejsza o to. Lecimy tutaj w prawo, na górę. Ogólnie ludzie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale co mnie zastanawia, że ta kierownica tak jakby była krzywo przykręcona. No, jednak zwykle... Znaczy tak, traktorem nigdy nie jeździłem sam osobiście. Siedziałem dwa razy u kumpla, ale to tam w starym Ursusiku. Nie zwracałem na to uwagi. Ale czy nie wydaje wam się, że ramię, które ma przykręconą tą rączkę, powinno być jakby na sam dół i to powinien być tak jakby odwrócony znaczek Mercedesa? Nie wydaje wam się, że to bardziej tak powinno być i wtedy ten... Że kierownica powinna być o tak jak teraz mniej więcej. O tak jak, że wyprostowana w sensie. Nie wiem. Może tak nie powinno być, może to tylko mi się tak wydaje. Nie wiem, nie będę mówił. W ogóle możemy opuścić, ale ona fajnie siada. To właśnie do załadunku, do rozładunku. Także kupimy owieczki. I zawsze już to jakiś początek będzie.
łowca. Zostaje nam 400. Czekajcie, miałem sprawdzić ten 82 tony. Słabo, rzepak. 1180. Ej, kukurydzę mamy, a oni zapotrzebowanie zgłaszali. To wiecie co? Ja sprzedam kukurydzę. Czekajcie, tu zgasił silnik, bo oni przecież zgłaszali zapotrzebowanie na kukurydzę. Nie wiem, czy jeszcze jest to zapotrzebowanie. Czekajcie, opróżnimy ten kombajn i polecimy z kukurydzą. Sprzedamy kukurydzy, to co mamy. Chociaż kurde, kukurydza nam się przyda. Nie, dobra, ludzie, nie. On ma 64%, da radę. Nie, nie sprzedajemy kukurydzy, bo kukurydza nam będzie potrzebna z czasem do... Wiecie do czego? Do zwierząt. Do karmienia zwierząt, więc nie sprzedajemy kukurydzy, kukurydza nie zostanie, chyba że będzie jakieś tam duże zapotrzebowanie, będą miały wtedy od groma, to wtedy o tym pomyślimy. Na razie niech zostanie. 7 owieczek zawsze, jakiś to jest początek. Lecimy sobie teraz, którędy tu jechać najlepiej. Do końca przy 29 w prawo, potem przez mostek, przez 26 do głównej. Dojedziemy bez problemu, ja jeszcze znowu się napiję, bo znowu mnie suszy, no ale to tak jest właśnie, jak się gada dużo, to później suszy i chce się cały czas pić. Także wybaczcie, jak wam będę hałasował. Ogólnie mogliście zauważyć, że zmieniłem system obrabiania audio. Brzmi to teraz całkowicie inaczej. Myślę, że lepiej. Może to nie jest jeszcze idealne, ale i tak myślę, że jest fajnie. Myślę, że naprawdę, mimo że mikrofon nie jest jakiś super, mega, chociaż jest dobry jak najbardziej, ja nie mówię, że nie. I pozdrawiam świadka, który mi go odsprzedał i dziękuję bardzo mu serdecznie za to. Chociaż powiem wam szczerze, słyszałem opinię od świadka jeszcze od kilku osób, że aż tak znacząco mój dźwięk się nie zmienił, mój mikrofon się nie zmienił, głos w sensie, pod względem tego Samsung Go-Mika, którego mam teraz, w porównaniu do tego mikrofonu, którego używałem pierwszego. To czy wiadomo, no jest jakaś zmiana, ja nie mówię, że nie, ale że ogólnie, słuchajcie, dostałem pochwałę od świadka, znaczy pochwałę, rozmawialiśmy po prostu na temat właśnie mikrofonów i stwierdził, że u mnie audio jest naprawdę dobre i z tym audio nie ma co już kombinować, bo no ciężko zrobić tak, żeby było lepsze, bo jest naprawdę dobre. Także myślę, że na to nie możecie narzekać. Fakt, możecie narzekać na pewno na jakość, ze względu, że ja no nie mogę grać na ustawieniach jakichś tam najwyższych. No ze względu na choćby moją kartę graficzną. Może uda się coś w okolicach świąt z tym zrobić, ale nic nie mówię, bo na razie nie wiem. Się okaże. Ogólnie wiadomo, ale myślę, że wiecie co, i tak nie jest źle. Oczywiście ja was wszystkich zapraszam do opisu, bo naprawdę myślę, że warto. Macie tam link do mojego Facebooka, macie tam link do naszej wirtualnej spedycji, jaką jest zgrana ekipa. Czy on napełnił zbiornik? Zawraca. Dobra, zawraca. Także myślę, że naprawdę warto. Co brakuje mi tu przejazdu przez to pole, tak przez środek. Nie chcę jeździć, jak jest zboże. Jak było siernisko, no to ok, ale jak jest zboże, no to nie będę tu przecież jeździł. Czekajcie, w ogóle mogę ją podnieść. Czy on teraz szybciej jedzie, czy mi się wydaje? Nie. Uwieczki. Szkoda, że one są takie sztuczne. Tutaj na czepie. O, panie. Ale dobra. Mamy pierwsze łowieczki, będzie nasza wełna. Tak, także przydałaby się ogólnie też, wiecie, druga naczepa na przyczepa do sprzedawania. Okej, wyładuj. Potwierdź. Tak. Dobra, i teraz tą przyczepę zostawimy. Myślę, że możemy teraz uzupełnić koryto bardziej. Już nie jestem pewien. Dobra, sprawdźmy. Sprawdzimy i już. W sumie, o, zobaczcie, 19% raptem z tej beczki zużyliśmy.
Gdzie go tam becis? Czyli jest full. No dobra, ale słuchajcie, no to będzie na później, na jego, no co mam. Powiem tak, jak to mówi Robert z kanału High Five albo El Bucho, zależy z którego kanału możecie go znać. Myślę, że ktoś tam na pewno kojarzy. Właśnie kupiłem 7 owieczek za 28 tysięcy funtów. Oczywiście żartuję, chociaż kupiłem jak najbardziej. Jest to prawda. Myślę, gdzie tą szczepę postawić. Pełnił zbiornik. Dobra, już jedziemy go opróżnić. Postawimy tu naczepę. Niech ona sobie tu stoi. Bo jednak na razie tylko owieczki. Ze względu, że jak wiecie, do świń i do krów potrzeba jednak dużo więcej, no, wszystkiego. Dobra. Co, na razie zostawimy ten traktor. Gdzie są nasze przyczepki? Tu są. Zostawimy na razie tam traktor, bo nie jest on nam potrzebny na farmie. To czy będzie, bo muszę dokupić jeszcze trochę pale, żeby tam uzupełnić tylko swój magazyn do pełna. Tak jak wam to pokazałem na początku odcinka. Ale jak wam się podobało, ludzie, zostawcie łapkę. Zostawcie komentarz, czy fajny odcinek, czy nie fajny. Co wam się podoba, co byście chcieli, żebym zmienił. Bo to naprawdę motywuje. Ja czytam wszystkie komentarze i staram się na wszystko odpowiadać, jeśli jest na co odpowiedzieć. Także proszę was o właśnie zostawienie łapki, komentarza, subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, a jesteście nowi na moim kanale, także zapraszam. Myślę, że znajdziecie, każdy znajdzie jakąś serię dla siebie. Jest u mnie tych serii w sumie 7, bo jest 7 filmów tygodniowo, czyli jakby nie patrzeć, jest 7 serii prowadzonych równolegle. Bynajmniej staram się, żeby... Znaczy wiadomo, bardzo często nie ma odcinku, a to z Eurotrucka, a to z Constructiona. Chociaż z Constructiona staram się jednak, bo to robi największe wyświetlenia. Ale z Eurotrucka często nie ma, bo ciężko mi się zgadać z ekipą. Ale planuję też ponagrywać trochę singla, żeby w sensie na multi jeździć, ale samemu, jak nie ma nikogo, no bo cóż zrobi, jak chłopaków nie ma, tak? Nie uda się zrobić tak, żebyśmy wszyscy się zgrali, bo to ciężko, jakby nie patrzeć. No, ale także, jak widzicie... Posiadane owce 7, wydajność jeszcze 0%, no bo wiadomo, dopiero są. Szybkość mnożenia się jeszcze nie ma, wełny jeszcze nie ma, ale z czasem wszystko będzie, ludzie. Także cóż wam mogę powiedzieć? Ja wam dziękuję za oglądanie odcinka. Czekajcie, ja sobie zapiszę na wszelki wypadek, tak? Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeśli tak, zostawcie, tak jak wam mówiłem, łapkę, komentarz, subskrypcję, to naprawdę pomaga. I słuchajcie, to było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam oczywiście do całej playlisty, jak i zarówno do innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, do następnego, na razie, no i pa pa!